Kochani, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. To nie będzie ani Q&A, ani vlog, to po prostu będzie taki update, co się w naszym życiu dzieje. Poruszymy też temat, który od kilku miesięcy był owiany tajemnicą. Co to będzie, myślę, że możecie się domyślać, ale przejdziemy do tego zaraz. Przygotowaliśmy sobie tutaj listę tematów, które chcemy poruszyć. Mamy nadzieję, że taki film się Wam spodoba. Też nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, abyśmy tyle wiadomości otrzymali na temat naszego zdrowia. Przemysław, czy chcesz coś dodać? Ja mogę jedynie podziękować za te wszystkie życzenia właśnie tego zdrówka, które otrzymaliśmy w ostatnich dniach. Ja czuję się już dobrze, bardzo dobrze, nawet bym powiedział, jeszcze gdzieś tam lekko mi się nos przytyka. Patryk dochodzi jeszcze do siebie. Ale nabraliśmy się teraz leków, odetkaliśmy sobie nos, aby normalnie tutaj z wami porozmawiać. Także serdecznie Was zapraszamy do spędzenia tego dnia z nami. Nie wiem, czy mieliście okazję zauważyć, a na pewno zauważyliście, że Patryk stał się ostatnio bardzo systematyczny. I zobaczcie, ile vlogów udaje nam się ostatnio nagrywać wspólnie, chociaż też nawet osobno udało Ci się Tak, jeden nagrać. to prawda. Więc ja jestem z Ciebie mega dumny, że się zebrałeś w sobie i ta systematyczność się pojawiła. Co Ty na ten temat Ja jestem sądzisz? w ogóle bardzo ciekawy, czy wy to zauważyliście. Ja przyznam wam szczerze, że kiedyś miałem coś takiego, że wiedziałem, że za 2, 3, 4 dni muszę nagrać i to było dla mnie takim wyczynem. Ja się skupiałem, zbierałem w sobie, a teraz zobaczcie, mimo choroby, ja już nie mogłem się doczekać, żeby coś dla was nagrać. Co prawda wczoraj opublikowaliśmy tak naprawdę jeden materiał. Wczoraj czułem się naprawdę fatalnie, cały czas gorączkowałem i dzisiaj stwierdziłem, że trzeba nagrać. Oczywiście, jak zwykle, nie wyciszyłem telefonu, dzwoni do mnie babcia, a moja Pozdrawiamy babcia babcie. ma dzisiaj imieniny, także babciu, przepraszam, odzwonię do ciebie za moment i złożymy ci razem z Przemysławem życzenia, ale do rzeczy. Dajcie proszę znać, czy zauważyliście to, że naprawdę jesteśmy tak systematyczni, czy widzicie taką zmianę i otwartość głównie we mnie, ponieważ ja chciałem, żeby wszystko było tak poukładane, idealne. Jak się myliłem, to od razu anulowałem, brałem na czerwony przycisk, nagrywałem jeszcze raz. Teraz stawiamy na naturalność, o tym właśnie, o czym kiedyś tutaj tak naprawdę z wami rozmawialiśmy. Koniecznie dajcie znać, czy to widzicie. I jak już jesteśmy przy tym temacie, to chciałbym poruszyć pewną kwestię. W statystykach tutaj na YouTubie widzimy, że bardzo dużo osób nie subskrybuje mojego kanału, naszego kanału i zastanawiamy się, skąd się to bierze. Jest bardzo dużo osób, które jak jest jakiś taki chwytliwy temat, no to wchodzą, tutaj coś się napiszą, czasami skomentują, ale później jak wstawiamy takie regularne filmy, no nie pojawiają się tutaj. Przemysław, czy ty masz jakiś pomysł, dlaczego tak się dzieje, albo może zachęć jakoś te osoby? Może w ogóle zrobimy jeszcze, przepraszam, bo się naprawdę nakręciłem, chyba te leki naprawdę bardzo dobrze mi wjechały. Może damy tutaj jakiś taki clickbaitowy temat, taki naprawdę po maksie. I jeżeli przychodzą tutaj teraz osoby i jesteście, którzy tak sobie tutaj lawirujecie pomiędzy, Podglądacze. tak, podglądacze i pomiędzy tymi tematami takimi, jak jest ten nagłówek taki bardzo ważny, dajcie nam, kochani, ci, którzy tak bardzo rzadko tutaj zaglądają, dlaczego nie włączyliście tej subskrypcji? Już ci, Przemysław, oddaję głos. Jedynie co chciałem powiedzieć, to jest też to, że w komentarzach często pojawiają się takie właśnie informacje od Was, że nie subskrybowaliście kanału, ale od dnia dzisiejszego zaczynacie go obserwować. I zastanawiam się po prostu, co jest takim wyznacznikiem, że jednak ta decyzja jest podejmowana i co możemy zrobić też, aby większe grono odbiorców przekonać do tego, żeby te subskrypcje kliknęli i żeby faktycznie zaglądali tu regularnie, a nie tylko po prostu jak sobie przypomną, że jest taki mega fajny kanał, jak kanał Patryka, w którym ja mam zaszczyt uczestniczyć. Więc dajcie po prostu znać, co Was motywuje, co Was zachęca do tego, aby subskrybować kanały i co my jako twórcy możemy też zrobić więcej, aby Was do tego No przekonać. bo taka jest prawda, że oczywiście oprócz tego, że to jest moja już pełnoetatowa praca, zależy mi na tym, aby skupiać wokół nas taką pozytywną energię i cudownych ludzi. Jest nas już tutaj ponad 30 tysięcy.
ręce, ale nie ukrywam, że mamy aspiracje na więcej i bardzo byłoby nam miło, gdybyśmy otrzymali od Was taką wskazówkę i powiedzieli nam, dlaczego nie zasubskrybowaliście tego kanału, a jeżeli nie macie żadnej wymówki, to jest odpowiedni moment, aby zasubskrybować nasz kanał. Kochani, ja wiem, że to jest monotematyczne i nudzi Was to pewnie, ale z racji tego, że ja w takiej chorobie razem z Przemysławem naprawdę staramy się, żeby umilać Wam czas i ten film będzie naprawdę taki bardzo szczery, bardzo prywatny. Chcielibyśmy, abyście nas wynagrodzili w jakiś tam sposób. Ja oczywiście przymusiłbym każdego z Was, abyście teraz tą subskrypcję włączyli, ale też wiem, że to ma być taka forma nagrody i takie, kiedy Wy poczujecie, że to jest odpowiedni moment, także to jest ten moment. Także przejdziemy teraz w sumie do tematu, który dosyć sukcesywnie omijaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy tak naprawdę. Jeden vlog w sumie pojawił się na ten temat. Chodzi tutaj dokładnie o zakup nieruchomości. Pierwotnie myśleliśmy i też był taki plan, cel i podjęliśmy pierwsze kroki odnośnie zakupu nieruchomości w Hiszpanii, bo tam planowaliśmy się przenieść na stałe. Aczkolwiek te nasze częste wyjazdy, zmiana miejsca, właśnie na te takie egzotyczne, ciepłe, uświadczyły nas w tym, że życie w kraju, w którym są tak wysokie temperatury, wcale nie jest do końca przyjemne. Fajnie się tam jedzie na wakacje, odpocząć, zmienić trochę otoczenie, zmienić trochę właśnie powietrze, klimat. Aczkolwiek życie w takich miejscach nie do końca, myślę, że odpowiadałoby nam też i byłoby dosyć mega uciążliwe, dlatego nie wiem, chcesz coś powiedzieć? Tak, chciałem powiedzieć tylko tyle, że my celowo ostatnio mieliśmy tyle wyjazdów w tak bardzo krótkim odstępie czasowym, żeby zobaczyć, jak się tam zaklimatyzujemy. Oczywiście to były inne miejsca, inne kraje, ale wszędzie, w każdym z tych miejsc były bardzo wysokie temperatury i niestety podjęliśmy decyzję o zakupie domu w Polsce. Wpłaciliśmy już nawet jedną zaliczkę, drugą zaliczkę. I niestety obecna sytuacja w kraju, też mieliśmy tam różne przeprawy, o tym zaraz Wam opowiemy. Chcesz, Przemysław, o tym opowiedzieć, bo ja mnie zbyt dużo emocji to kosztuje i aż unikam, kochani, Was wzrokiem, ale to nie dlatego, że nie jestem gotowy, żeby o tym opowiedzieć, tylko po prostu chciałbym, żeby Przemysław pomógł mi przez to przejść, ponieważ wiecie, że jestem bardzo emocjonalny i to było jedno z moich marzeń, które niestety na ten moment legło w gruzach i chciałbym, żebyś, Przemysław, pomógł mi przez to przejść. Tak, i tak jak Patryk powiedział, te częste wyjazdy miały na celu właśnie ułatwienie nam podjęcie decyzji na temat zakupu nieruchomości i powiem Wam szczerze, że najfajniej się czuliśmy chyba w momencie, kiedy wracaliśmy do Polski i w tym takim wczesnowiosennej porze roku, kiedy zaczynało się to robić zielono, pięknie, mówimy sobie, kurczę, chyba nie chcemy mieszkać za granicą i zaczęliśmy się rozglądać za nieruchomościami tutaj właśnie w okolicach Warszawy. Możecie sobie wyobrazić, że znaleźć fajną nieruchomość jest naprawdę trudno. Mimo, że buduje się tego po prostu na pęczki, znaleźć nieruchomość, która faktycznie odpowiada lokalizacją, układem pomieszczeń. Całym designem i architekturą, prawda? Z racji jeszcze tego, że my to poczucie estetyki mamy dosyć specyficzne, bardzo nowoczesne. Interesują nas domy tylko właśnie takie proste, nowoczesne. Akurat tutaj powtórzę to słowo, ponieważ idealnie ono opisuje to, co w naszym sercu, w naszej głowie się rodzi, myśląc o naszym idealnym domu. I znaleźliśmy taki dom bardzo szybko. Co prawda po tym, jak znaleźliśmy ten dom, minęły 2 tygodnie. Oczywiście widzieliśmy go tylko w internecie. I pewnego dnia jakoś tak, nie wiem, coś nam powiedziało, że musimy jechać go zobaczyć dzisiaj i jechaliśmy tam z takim założeniem, że będzie z nim coś nie tak, na pewno nam się nie spodoba, ale po prostu, żeby nie wałkować tego tematu, bo naprawdę co drugi dzień siadaliśmy i zastanawialiśmy się nad nim, więc stwierdziliśmy, że dzwonimy, umawiamy się na spotkanie i na pierwszym spotkaniu Przemysław, co powiedziałeś? Że rezerwujemy, bierzemy ten dom. I to była bardzo spontaniczna decyzja, adekwatna akurat na dany moment. I w sumie robiliśmy wszystko, aby sfinalizować tę transakcję, żeby do zakupu doszło. Aczkolwiek
po drodze pojawiło się bardzo dużo rzeczy, które gdzieś w jakiś sposób dawały znać, że jednak nie, to nie jest ten moment, to może to nie jest ta nieruchomość, coś jest nie tak. Coś wisiało w powietrzu, będę ci tak przerywał, dobrze, bo no, poprosiłem cię o pomoc, ale aż mnie, wiesz, nosi, żeby dobrze. Się tutaj udzielać. W ogóle jeszcze nie powiedziałeś o tym, że pani, która pokazywała nam dom, u której zrobiliśmy rezerwację, od razu była w tak ciężkim szoku, że jesteśmy tak zdecydowani i tak, no, postawiliśmy sprawę jasno. My, wracając z tego pierwszego spotkania, już pomijając to, że ja na pierwszym spotkaniu wybrałem miejsce na choinkę, na dekoracje świąteczne, ta pani robiła po prostu takie oczy pewnie jak wy teraz. Jak wiecie, ja pod kopułą mam, no, delikatnie to wszystko zachwiane i jestem dziwny, specyficzny, jak kto woli. Ta babeczka była w takim szoku i Przemek powiedział do niej takie zdanie, że co trzeba zrobić, aby zarezerwować ten dom. No i ta pani nam powiedziała, jak to zrobić, i Przemysław do niej właśnie powiedział w tym momencie, że w takim razie my robimy rezerwację. Wróciliśmy do domu, poczyniliśmy tam jeszcze inne kroki, o których tutaj nie chcę mówić ze względów bezpieczeństwa i takiego, wiecie, część z was pewnie się domyśla, o co chodzi, ale my nie o tym. Tak. I tak naprawdę, jak już wspomniałem, podpisaliśmy umowę rezerwacyjną, zaczęliśmy wszystko gruntownie sprawdzać i naprawdę po drodze pojawiały się takie sygnały, że jednak to nie jest, jak wspomniałem, albo ten dom, albo ten moment, ten czas, albo ten moment. I też, no, sytuacja, która obecnie jest z tym, że walczymy też z rosnącą inflacją, z tym, że wszystkie te stopy procentowe idą bardzo do góry, to jest też taki moment, gdzie zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest dobry, odpowiedni czas na to, żeby inwestować wszystkie fundusze w zakup nieruchomości, w momencie, kiedy rynek jest zupełnie niepewny tego, co będzie za jakiś czas. I też tutaj mieliśmy kilka spotkań z różnego rodzaju ekspertami. Staraliśmy się dowiedzieć jak najwięcej, wyciągnąć też informacji odnośnie tego, co może się wydarzyć złego, co może się wydarzyć dobrego. I no, niestety podjęliśmy taką decyzję, że faktycznie więcej jest tych takich rzeczy, które przemawiają za tym, żeby jednak odpuścić temat w tym momencie, mimo że, no, przechodzimy w tym momencie żałobę. Po prostu przyznaję szczerze, że przechodzimy po prostu żałobę, no, po tej nieruchomości. Ponieważ jeszcze teraz ja ci znowu przerwę. Przepraszam, kochani, wiem, że tego nie lubicie, ale no, to jest mój kanał i mogę sobie poprzerywać akurat w tym ważnym dla nas temacie. To był dom, który był po prostu dla nas idealny. Żadnej, ale to żadnej ściany nie musielibyśmy w nim przestawiać. Jest w ciszy, jest nowoczesny, piękny, ma bardzo prostą bryłę, ogromne okna. Po prostu zakochaliśmy się w tej nieruchomości od pierwszego wejrzenia. Dla mnie to, że nagrywamy ten materiał, jest niesamowicie ciężkie. Pierwszy film o tym domu miał nazywać się Urządzicie ten dom razem z nami. I naprawdę przez myśl na mnie przeszło, że może pójść po prostu coś nie po naszej myśli. Pamiętacie ten czas w Hiszpanii, jak byliśmy, jak stresująco do tego wszystkiego podchodziliśmy, ponieważ czekaliśmy na bardzo dużo informacji, musieliśmy też zaczekać odnośnie tam różnych spraw takich papierkowych, dział prowadzenia działalności i tak dalej. Potem okazało się, że te kredyty zaczęły rosnąć tak niesamowicie wysoko. Każdy, kto ma pieniądze, każdy, kto inwestuje w nieruchomości, doskonale ale wie, że nawet jeżeli masz gotówkę, to wspomagasz się tym kredytem. To chyba jest kolejny znak. Przed momentem wyłączyło nam nagrywanie, wyłączył się cały telefon. Nie mogliśmy później namierzyć w galerii, gdzie ten materiał, który teraz nagrywamy, jest. Także po prostu rozbudziłem się teraz i chyba ozdrowiałem w sekundę, Przemysław, prawie dostałem zawału. Tak. Także wracając do tematu, mówiliśmy o tych podwyżkach kredytów, o tym w ogóle, jak drogo się zrobiło, ile kosztuje benzyna, żywność, wszystko tak naprawdę. I po prostu wydaje mi się, że to jest ten prawdziwy znak, żeby odłożyć to na później, bo my na pewno nie rezygnujemy z zakupu domu tego czy innego. Może czeka po prostu na nas coś zdecydowanie lepszego, fajniejszego, chociaż mówię, ten dom jest po prostu idealny i stworzony dla nas. Ale po prostu los tak chce, więc rezygnujemy z tego. Będziemy czekali teraz na zwrot pieniędzy. I co? Możesz jeszcze, Przemysław, opowiedzieć o historii w międzyczasie, jaka nam się przydarzyła? Tak, bo jak zdecydowaliśmy się na zakup tej nieruchomości, to jeszcze tak stwierdziliśmy, byliśmy na takim etapie,
że cały czas gdzieś tam z tyłu głowy siedziało, czy to dobry pomysł, czy nie. I tak z ciekawości chciałem sprawdzić w ogóle, co się jeszcze dzieje na rynku nieruchomości, rynku domów. I znalazłem fajną inwestycję. Piękny dom, piękna wizualizacja. I mówimy, dobra, pojedziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Może jednak to jest coś fajniejszego i ten pierwszy dom, który tak nam się spodobał, pójdzie w odstawkę. No i umówiliśmy się, akurat ta oferta była z agencji nieruchomości, umówiliśmy się z kobietą na parkingu, oczywiście cała inwestycja, tajne przez poufne, cała inwestycja tutaj owiana tajemnicą, spotkanie na parkingu, podpisywanie umowy, negocjowanie już prowizji, stawek. Tak, na klapie bagażnika, 1,5 godziny spędziliśmy po prostu na rozmowach odnośnie tej umowy, negocjowaniu już warunków finansowych, nie wiadomo czego, gdzie tak naprawdę jeszcze nie widzieliśmy tej nieruchomości, nawet nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy nią zainteresowani. Po prostu byliśmy ciekawi, co to jest za dom. No i po tych 1,5 godziny doszło do skutku. No i po udanych negocjacjach w kwestii umowy pojechaliśmy z tą panią na budowę zobaczyć inwestycję i wysiadamy z samochodu. Akurat był z tobą twój brat. Z nami był mój brat. Wysiada z samochodu i ma w ręku telefon, ma wizualizację. I mówi naprawdę takim zażenowanym głosem, a gdzie jest ten dom z tego zdjęcia? A ta pani tak na nas patrzy i mówi, no tutaj, przed państwem właśnie, to jest ta nieruchomość. My po prostu patrzymy na nią, jakby coś z nią było jeszcze bardziej nie tak niż ze mną. I mówimy, proszę pani, gdzie są te okna? Gdzie jest ten balkon? Gdzie jest w ogóle to wszystko, co mamy tutaj na wizualizacji? A ona do nas mówi, a czego państwo oczekujecie? Wizualizacja od oficjalnej wersji domu może się od siebie różnić. Tak, ale tam po prostu było wszystko inne. Układ budynku, kolor elewacji, bo na wizualizacjach była piękne przeszklenia z drewnianą elewacją. Tutaj po prostu był kawałek budynku pomalowany na biało-czarno. No wyglądało to jak, no nie obrażając, kurnik po prostu. To nie miało nic wspólnego z nowoczesnym, stylowym, eleganckim domem, tylko wyglądało to jak taka po prostu z malutkimi oknami. No wyglądało to fatalnie. Stwierdziliśmy, że dobrze, już przyjechaliśmy taki kawał, wejdziemy, żeby zobaczyć ten dom od drugiej strony, bo mówimy, a może tam jest coś innego. No tam było jeszcze gorzej. Ty zapytałeś, pamiętam, o balkon, prawda? Tak, 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 ale poprosiłem jeszcze w ogóle przed spotkaniem, żeby przesłali nam plany rozkładu pomieszczeń i tak dalej. Ja otwieram to wszystko i mówię sobie, kurde, to zupełnie jest w środku. Nie dość, że na zewnątrz było wszystko inne, w środku było wszystko inne. Pytam się tej pani, że dlaczego tak jakby to jest taka różnica. Ona mówi, że no, tak jak wspomniałeś, no, że projekt może odbiegać troszkę od efektu finalnego. Ja mówię, ale to jest zupełnie inny projekt. Ona mówi do mnie, ale to czego pan oczekiwał? Mówię, no kurde, umawiając się jednak na spotkanie, to oczekiwałem, że jadąc tam i te dokumenty, które dostałem dosłownie chwilę wcześniej, bo tak, przysłałem je ze 2 godziny wcześniej, przed spotkaniem, no w jakikolwiek sposób będą chociaż podobne do tego, co oglądamy. Na wizualizacjach były 2 piękne, przeszklone balkony i się pytam na przykład, no gdzie są te balkony? Mówi, no tutaj jest takie miejsce, można sobie zaaranżować, zrobić we własnym zakresie balkon. Dom gotowy do odbioru. Ta pani mówi, że można sobie wyburzyć nowe okno, zagospodarować balkon czy tam taras, bo to było takie w takiej fajnej formie z takim wiszącym sufitem. Niesamowity projekt w ogóle, bardzo piękny, no ale poziom obsługi w ogóle, z to z czym się zmagaliśmy i jakie telefony odbieraliśmy też już w zupełnie innej sprawie dotyczącej jakby nieruchomości, ale naprawdę ja się nie dziwię, że ludzie nie zarabiają pieniędzy. No można tak powiedzieć, prawda? Za granicą ten rynek nieruchomości, sprzedaży domów, apartamentów, mieszkań wygląda zupełnie inaczej. Mieliśmy też porównanie, bo oglądaliśmy kilka inwestycji za granicą. No nie, Polsce jeszcze daleko jest do tego, co się dzieje na rynku zachodnim, jeżeli chodzi o kwestie nieruchomości i po prostu to, z czym się spotkaliśmy podczas tego jednego spotkania. Ja wróciłem do domu tak zażenowany w ogóle całą tą sytuacją i tym, że zmarnowaliśmy tyle czasu. Ty byłeś zażenowany, mój brat przez 3 dni nie mógł spać. Mój brat jest typem, który analizuje wszystko. Jemu się nie mogło to w głowie pomieścić. Tak. On cały czas robił tam screeny, takie kolaże zdjęć i mówi, zobaczcie, to jest ten dom, który byliśmy oglądać. To było coś
niesamowitego. Podsumowując, niestety, no wyszło tak, że tego domu nie kupujemy, czekamy teraz na zwrot zaliczki. Także wiecie, my jak to my nakręciliśmy się jak szczerbaty na suchary. My? To ty się zawsze nakręcasz tak i później nakręcasz mnie jeszcze bardziej. No ja teraz jeszcze można powiedzieć, że się uśmiecham, już sobie w miarę poukładałem to w głowie, ale to bardzo ciężko było mi się z tym pogodzić, ale uważam, że jednak rozsądek i takie zdrowe podejście do tego tematu, wiecie, to nie jest zakup samochodu, tylko no domu, który był bardzo duży, który był bardzo kosztowny, jest naprawdę rozsądne z naszej strony. Ale wydaje mi się, że w ogóle podejmowanie teraz jakichkolwiek decyzji, no wiąże się z tym, że trzeba to sobie dokładnie wszystko przeanalizować. Pamiętajcie, że kurczę, sytuacja jest teraz na tyle niestabilna, nie wiadomo, co się może wydarzyć, jak to będzie dalej wyglądało. Więc jeżeli możecie sobie gdzieś tam odłożyć pewne decyzje na dalszy tor, na dalszy bieg, to zastanówcie się. I przeczekać, prawda, tą chorą sytuację, która aktualnie ma miejsce. To, co się słyszy, to, co w ogóle w wiadomościach mówią i w wiadomościach do nas wypiszecie, o tym bardziej chciałem powiedzieć. Naprawdę ludzie zmagają się z takimi problemami, że dokładać sobie teraz w naszym przypadku takiego stresu i niepotrzebnych emocji, mimo że i tak już te emocje były największe, zanim do tego wszystkiego doszło. No jestem tak, mogę powiedzieć, że zadowolony, że podjęliśmy taką decyzję, więc na razie ten temat odkładamy i będziemy się urządzali razem z Wami za jakiś czas. Tak więc, kochani, niestety się już z Wami żegnamy, troszeczkę tacy niepocieszeni, a z drugiej strony naprawdę tak po prostu miało być. Życie pisze swój własny scenariusz, więc my odgrywajmy w nim rolę taką, jaką mamy w nim odgrywać. My z tego miejsca chcielibyśmy Wam podziękować za całe wsparcie, za to, że byliście tak cierpliwi i no w miarę nie wierciliście nam dziury w brzuchu odnośnie tego tematu. Ja naprawdę bardzo Was szanuję, dziękuję i doceniam za to, że naprawdę miałem w głowie i chciałem zrobić Wam taką niespodziankę tym domem, bo wiem, że lubicie bardzo tematy wnętrzarskie, ale do tego jeszcze wrócimy. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że taki update sytuacji naszego życia się Wam spodobał. Oczywiście zapraszamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Każdy, kto nas teraz ogląda, każdy, kto nas teraz widzi, bardzo proszę, subskrypcja, dzwoneczek, miły komentarz dla Przemysława. Niech mu się zrobi miło. Dziękuję, Przemysław, jak zwykle, że mi pomogłeś przez ten temat przejść. Naprawdę stres i emocje sięgały zenitu. W ogóle dzisiaj tak naprawdę nie planowaliśmy nagrać tego odcinka, ale ja już tak zawsze wena przychodzi mi zazwyczaj pod prysznicem i dzisiaj nie było inaczej, także ogarnęliśmy się szybko tak byle jak i stwierdziliśmy, że musimy już uwolnić się od tego tematu, bo bardzo nas to męczy. Mamy nadzieję, że rozumiecie to i jeszcze raz dziękujemy Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Pa!